Witam ponownie. Jak wiemy, Tiny SA oraz Tiny SA Ultra, który akurat w tej chwili tutaj jest podłączony, ma funkcję pracy jako generator sygnału. Tym razem chciałbym zobaczyć, jak precyzyjna, jak stabilna jest częstotliwość, którą produkuje Tiny SA. Rozpoczniemy od niskich częstotliwości, od 20 kHz. Generator jest ustawiony na najwyższą możliwą wartość sygnału, minus 18,2 dBm, przepraszam. Częstotliwość 20 kHz. Włączam i na mierniku częstotliwości mamy częstotliwość 20 kHz, 20 do 10 plus 10 do potęgi trzeciej. Więc tutaj mamy pojedyncze kiloherce, setki herców, dziesiątki herców i pojedyncze herce. Więc mamy 19 herców błędu. Tutaj biegają nam jakieś cyfry. To już jest mało istotne. To, co jest po przecinku 1 herca, zresztą można to troszeczkę ukrócić. Mamy 19 Hz błędu. Zwiększę częstotliwość do... No, trochę przestawiłem, przesadziłem. Chciałem przejść do 100 kHz. Proszę bardzo. Mamy 100 kHz i co najciekawsze, tutaj na tych dziesiątkach i pojedynczych hercach niewiele nam się zmienia. Nadal mamy 19 Hz. Przeskoczmy od razu zatem do 1 MHz i mamy podobną sytuację. 1 MHz, setki kiloherców, dziesiątki kiloherców, pojedyncze kiloherce, setki herców, dziesiątki herców, pojedyncze herce. 19 Hz przesunięcia. Idziemy w górę. Jesteśmy już na 50 MHz. I tutaj mamy podobną sytuację. Mamy 20 Hz przesunięcia. Ale spójrzmy, jak stabilna jest częstotliwość tego generatora. Przejdźmy na 150 MHz. No tutaj powoli dochodzimy do ograniczeń tego miernika częstotliwości. No niemniej jednak częstotliwość nadal jest bardzo stabilna. Mamy te 20 Hz, ale z kolei w drugą stronę. Zobaczmy zatem, co będzie się działo na wyższych częstotliwościach. Wejście, akurat to wejście trzecie tego miernika częstotliwości pracuje dopiero od 1 GHz. No ale spróbujmy ustawić tutaj częstotliwość, najwyższą częstotliwość sygnału sinusoidalnego 850 MHz. Kto wie, może miernik nam tutaj zareaguje. No niestety nie. Dobrze. Wejście przełączymy sobie za chwilę, no ale przejdźmy zatem od razu na... wyższą częstotliwość. No i cóż, mamy 1 GHz, tu już mamy falę prostokątną o poziomie minus 18 dBm i mamy odchyłkę 16-15 Hz. I widać to zresztą może nie aż tak bardzo wyraźnie, ale te ostatnie trzy cyfry to są herce. Tu mamy gigaherce, megaherce, kiloherce i herce. Częstotliwość nam lekko pływa, ale jest wyjątkowo stabilna na tak małe urządzenie. Najwyższą częstotliwość, jaką tutaj udało się wygenerować i jest ona mierzalna przez mój miernik EIP, to 4,5 GHz. No i popatrzmy znowuż na zakres herców. Mamy tutaj lekkie płynięcie w zakresie
kilkudziesięciu herców. Częstotliwość troszeczkę płynie do góry. No ale trzeba przyznać, że jak na tak mały generator, na tak małe urządzenie i na całkiem sporą częstotliwość, parametry są imponujące. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda funkcja SWEP w tym generatorze, ale w tym dolnym zakresie. Już nie tam, gdzie mamy falę prostokątną, tylko tam, gdzie mamy sygnał sinusoidalny, czyli mniej więcej do 800 kilkudziesięciu megaherców. Więc mamy naszego Tiny SA Ultra ustawionego w trybie SWEP-u, gdzie startujemy od, gdzie jest ustawiona częstotliwość 400 MHz, ale SWEP obejmuje częstotliwość 800 MHz. I jak widzimy, mamy tam jakieś prążki, jakieś częstotliwości niepożądane, jakieś harmoniczne, które tutaj się ładnie rozbiegają do przodu, ale jeżeli wykorzystamy funkcję Max Hold, to zobaczymy, jak ładnie rysuje nam się poziom minus 20 dBm. Na taki właśnie poziom jest ustawiony generator w zasadzie w całym zakresie. Oczywiście nie jest to przestrajanie płynne, to jest przestrajanie skokowe. Ono obejmuje tutaj bodajże 450 punktów. Niemniej jednak, jako rodzaj generatora wobulującego, chociaż są dostępne analizatory wektorowe, czy po prostu generatora jako dodatek do całkiem przyzwoitego amatorskiego analizatora widma, Tiny SA Ultra jest naprawdę doskonały. Popatrzmy sobie chwilę. I to wszystko ode mnie. Dzięki, pozdrawiam.